Kolejny odcinek Urokiego Ekipy, baby! Słuchajcie ludziska, dzisiaj sobie zagraliśmy w Spin Tires Mud Runner z najnowszym dodatkiem American Wilds. Przyznamy szczerze, że nigdy nie graliśmy w podstawkę, jednakże zachęciło nas to, żeby wspólnie jednak przemierzyć te amerykańskie mapy, amerykańskie wsie najnowszymi pojazdami. Jeżeli ktoś jeszcze się nie zetknął z tą grą, o co chodzi? Musimy przewieźć kłody specjalnymi pojazdami do tartaku. Jednakże nie jest to łatwe i sami to zobaczycie podczas odcinka, gdyż będziemy przemierzać niesamowite ilości błot, wód i będzie jeszcze wiele innych niespodzianek po drodze. Niemniej jednak bardzo dobrze się bawiliśmy przez te 2 godzinki grania. Przeszliśmy kawałek jednej mapy. Jednakże sami zobaczycie, jakie sobie pojazdy przetestowaliśmy i w jakich warunkach graliśmy. Tak więc, cóż, nie przedłużajmy, zapraszam serdecznie. Dobra, panowie. Jadymy. Naszym celem Dobra, jest... panowie, trzeba eksplorować te pola, kurwa. A co robi GA? jak wy to robicie, bo ten... Pod G! Ej, wasze auta są szybsze, poczekajcie na mnie. Jezu, jaka pierwsza kamera, świetna. O Jezu, ej, ty, czekaj! Uważaj, jak jeździsz. Czy wy możecie jechać prawidłowym pasem? Ja jadę jak w busie. Tu jest zerowy jak ruch, nie wiem o tym, ale... O matko. Dobra, tutaj na lewo musimy. Musimy znaleźć jakieś... Nie wiem, ja bym znalazł... O, tutaj jest jakiś dobry zjazd chyba. To musimy zjechać, tak. Aha, myślę, że... Tylko trzeba uważać, bo tutaj... O Jezu! Max? Nie wpychaj się! Uszkodzenia 64, oh no! Dobra, mogę jechać. Aż tak? Uwaga, dobra, woda. Powolutku. Aż sobie wezmę taką kamerę. O matka, jakie to jest błoto! Dobra, Q. Blokowanie dyferencjału, jazda. Ale to się chyba da. Jadę, spokojnie. Au. No jak wlecisz do wody, Rocky, to raczej nie wyjedziesz. Nie, tu trzeba patrzeć, czy jest błoto, czy nie. Wjechałem w błoto, Max, poczekaj na mnie. Dobra, ja czekam. Jadę. A na mnie już włączyłem, nie? Włączyłem sobie... Ej, tu są kłody! Już? O! Trzeba zapisać... To już to tutaj? Tak, tutaj to już są, tutaj. Tutaj są jakieś kłody, to już żeśmy zrobili, ale nie mamy naczepy na kłody. Musimy znaleźć odpowiedni pojazd na ten. Byśmy musieli... Poczekaj, ja zobaczę... Jak ubrudziłem auto, ojeju. Będzie srogo mnie kosztować. No. Wiecie co? Musimy jednak dojechać, zaraz wam powiem gdzie. Tutaj. Mm-hmm. Oh fuck! Coś tu zrobił, Max? Zmieniliś pojazd? My chyba żeśmy skopali jedną rzecz. Jaką? Bo nie daliśmy sobie żadnego właśnie auta transportującego. Wzięliśmy terenowe. Właśnie... Bo to jest ten punkt obserwacyjny, jak mamy do niego tutaj jechać? No wychodzisz i wchodzisz na szczyt, jak asasyn. No na bank. Czekajcie, bo odknąłem. A! To cofam. Panowie wyjedźcie, ja znajdę inny wjazd. Lżejszy. Nie ma kuźwa innego zjazdu! Bo to kuźwa kłoda leży, nie mogę przejechać, dlatego. Jedziesz w box! Jest. 2 litry assassin. Na minutę spalania, ale co tam. Jak ty odkryjesz, to odkryjesz to nam wszystkim? Jest! Punkt obserwacyjny! Nie ma żadnego problemu, zobacz co się dzieje teraz. Odsuwam się. Bum, jestem! Jest, odkrył punkt, jest. Jest dla nas? No ale jest, odkryty. Dobra. To cofaj się. Tylko tak, stacja benzynowa mamy tutaj i jest... i tam jest Western Star 6900 XD. Może przewozić takie kłody. XD! XD! O, no! Nie zabij się. Zapomniałem, że jak się klika, to się kuźwa przenosisz do auta. Pierwsza osoba jest świetny. Uwaga, kontrola nad autem. Kontrola nad autem! Brum. Kurna kłodo, Boże, ja was z tej stacji słyszę. No dobra, to ja jadę, a wy mnie tutaj... Będziemy wspierać. Pup. To jest ta, kolumna rządowa. Uwaga, jedzie wesele z drogi. A w ogóle oznaczyliśmy, gdzie kłody? Właśnie tak się zastanawiam. F1. Czy ja to bym jest jechał... punkt tartaczny? Nie, to nie jest punkt tartaczny. Ja bym jechał ten dalej w tą ulicą i byśmy może coś odkryli. Co wy na to? No nie ma tutaj nic. Tak naprawdę wszystkie kłody, które są, to są tutaj tam, gdzie jest przeszukaj. Mhm. Nie? Musielibyśmy się cofać. Tutaj musielibyśmy się cofać. Musielibyśmy nawrócić dokładnie tutaj, gdzie Rocky pokazuje. No. Dobra, to jedziemy tam. Dobra. Spokojnie. Potrąbienie jest bekowe. Na nas!
Zaraz! Boże, jak ty ty będziesz cofał? Ubezpieczajcie. Uwaga, wesele jedzie z drogi. Czekaj, ty kierujesz, bo ja na mapę nie patrzę. Bip. O jest. Mam nadzieję, że będą te. Cały czas drogą trzeba jechać. Bramy weselne. Połowę paliwa, tylko ole, to ma spalanie. 4 litry na minutę, naprawdę. Wow. 1 litr. Max, jak będziesz miał kłody i napotkasz na bramę weselną, to wtedy dajesz kłodę jedną im. Naprawdę? W zamian. No. Fajnie. Co tak się wleczesz, panie młody? Come on! No bo ciężko jest opanować to auto! Pani młoda jest ciężka. Właśnie. Ciężarna jest, daj spokój. Ojej. To jedź przodem. Uszkodzenie jeden. Dlaczego? O kurde. Wolno, dobra. Ale fajnie widać paliwo w bakach, ej, widzicie to? Rocky. Co? Jadę. Nie możesz? Jedzieć prosto. Było widać paliwo w baku. Ale głupie kody. Czekaj, odsuń się do tyłu. Oh, no! Bo słuchaj, tutaj jest przeszkoda. Trzeba to ja prawą stronę. Lewą też pojadę. Tylko uważaj, pamiętaj, że nie za szybko. Dawaj, złamałem drzewko, dobra. Jadę. Błoto, ja pierdzielę, panie, jakie te polskie drogi są beznadziejne. Polskie drogi! Amerykańskie drogi! Ale robione Polacy przez Polaków. No tak. Właśnie. Błoto robione przez Polaków. Szykujcie się na wyciąganie mnie. Ja chyba utknąłem. Ja chrupię jeszcze. Mamy kłody na lewo. Dobra, te? Podjeżdżam. Tak, Rocky, chyba tak. Zaraz. I need some help. Czekaj, podjadę od prawej. Yes! O, masz trzy zbadał. Średnie kłody, biorę. Jedziesz dalej i mi pomóż stąd wyjechać. Oh my god! Tylko nawet nie masz się utykać. Oh no! Jeszcze jadę, bo tutaj wiesz, kamienie są. 9 litrów na minutę dobra, spalam. Podłącz się, o ile możesz. Yes. Podłączyłeś, dobra. Dawaj. Teraz jak załadować te kłody? Jadę! O dziwo to działa. Dzięki. Dobra, możesz już puścić. Ty, odłączę się. Tak, co, jak ten pojazd nie może przewieźć tego ładunku? What the hell? Nie? Kłody nie możesz? Ej, ja muszę tym samochodem podjechać do naszego garażu i tam zmienić mu naczepę. A no widzisz. Ja muszę mieć naczepę, która może przewozić średnie kłody. Czekajcie, nie, podjadę tam po prostu, zobaczę i tyle. Podjedź, zobacz, bo tak wyglądowo coś przypomina, jakby to mogło brać te długie kłody. Możesz je zapakować? Zaraz zobaczymy. Może przywieźmy sobie błoto. U mnie te kłody zniknęły, do cholery jasnej. Lol. Czy wy je widzicie? No, leżą sobie. Na tym drewnianym tym stelażu takim? Drewnianym? No ta, są. No u mnie ich nie ma. No dawaj, wyciągaj mnie. No to Max. No, Rocky mnie wyciąga już. A, okej. Jedziemy. Jedź, Rocky, jedź! Tylko będziesz mnie ciągnął w tą stronę, co trzeba! Ale naprężę linę. Ale ty F-ką jeszcze tą linę dawaj, zwijaj. A, o właśnie, tak. O. Ale o Jezu, ja się jeszcze kręcę. Tak. Bo ja ważę troszkę więcej od ciebie, prawda? Dobra, już chyba dasz radę. Dawaj, odczepiaj. Bip. Już. Dobra. Pyk. Jest. Dobra, to teraz jedź. Dobra, już. Jest a teraz ja muszę. Ja już tu wykręcę. Jeszcze napęd. Oh my god. Zarysowałem ci auto, sorry. Ten nie dodało mi uszkodzeń. Wiem, to leciutko cię zrobiłem. Jezu, jak ty wywracasz. Jedź! No chciałbym! Chciałbym! Ty masz mocniejsze. Bip! Dawaj. Jesteśmy jego dzieckami, o. Dzieckami! Jak ja mam pod tą górkę podje... O, tam jest tartak. Podjadę tam. Ja na stronie widzę tartak, ja tu jadę Skinder, na prawo. Ten cały. Tak, jadę na prawo, może da radę załadować tutaj coś! Start. Jadę strasznie wolno, bo wyryliście mu mi tutaj takie dziury, że teraz mi się źle jeździ. W startaku powinieneś mieć już dobrą drogę do bazy. Co ty tu planujesz? Zaraz zobaczysz. Gdzie ty jedziesz? Spokojnie, ja wykręcam. Okej, teraz w tą stronę trochę. Oh my god, naczepu durna, współpracuj ze mną! Poczekaj. O, dobra, widziałem. Pizzer jest modrunner. Czemu to idzie tak w zły sposób? Czemu tylko dwie kłody? Nie mogę wziąć kuźwa więcej? A czemu one są przezroczyste? A masz je normalnie? O!
Tak! Dwie małe chłody! Jakżeś ty to zrobił? Dwie małe chłody, nie? Załadowałem, kuźwa! Jest! Dobra, to... gdzie teraz? Tartak. F1, gdzie musimy to dostarczyć? Dobra, Tartak. To ja bym musiał jeszcze na po drodze chyba stację benzynową. Ej, to mam pomysł. Bo... Patrzcie na mapę. Jeszcze raz. Tu pojedźmy. I będziemy główną jechać i masz po drodze stację benzynową. I do Tartaku później niżej. Tak, jest, dobra. Ale to trzeba, będę musiał naprawdę dobrze tutaj wykręcić. Dobra, wy już jedźcie. Mhm. Ja to postaram się wykręcać tym, ale pewnie będę teraz mega ciężki, o cholera jakby jasne. Co, będziemy ten do dyspozycji. O tak, cholera. Bo właśnie na główną by się przydało, bo wiesz, no po asfalcie. Oh, no. To czekaj, poczekamy aż on wykręci. Tak, muszę tu wykręcić. Jedziemy, o wpytaj. Jak tu ciemno. Ty tu max nie dasz rady. Dam radę, zaoszczędzić paliwo można po prostu wyłączając blokadę dyferencjału i te na cztery koła. O coś zahaczyłem. Jakieś kamienie tu są chyba czy coś. Bo zauważcie, że jak zrobicie sobie te blokady, to automatycznie spalanie wam podskakuje do góry, nie? Już podpiratam, a ja spróbuję sam się stąd wydostać, bo... Chłoda. A czekaj, ja się spróbuję sam podłączyć pod ciebie, zobaczymy czy mogę. Dobra. Bum. Mogę? Si. Dobra, i teraz czekaj. Czekaj, nie sobie teraz. Ciężko. Jedź do przodu. Dobra. Ja cię ciągnę do tyłu. Dobra, okej. Będzie dobrze, cyk. Nice, jedź. Haha, jest! Cooperation, bitches. Cooperation, kuźwens. Ojoj, ale błotko, ale wody. Jest, udało mi się. Dobra, z tym brudasem. Patrz na mój wóz w ogóle. No, mój też jest bardzo brudny. Jeszcze uszkodzony. Jedź, Max! Sobie oświetlę Maxa. Już oświetlę drogę, bo chcę widzieć, czy jedzie. U mnie chyba nie masz w ogóle świateł włączonych. Tak, bo to... Ja nie widać jest. Tego. Widzisz pusty pojazd, bo nie widzisz ani mojego admirowska, ani świateł. Mojego... Kierujemy admirosem. F-ką. No, F-ką jadę... O, jest! Odczepiaj. Daję radę! Odczepiaj już! Jedziesz? Odczepiaj! Dobra, jedziesz. Odczepiam. Nice. Przepuszczaj mnie. Musisz stanąć. Jaki widok to z tego! To stanąłem. Ciężarówki bez załadunku mają możliwość przejazdu, ty Max chyba nie masz niemożliwości. Tylko ciężarówki bez załadunku, no chyba sobie jaja robicie! No jak tam dostarczy jakikolwiek? To jedź prosto, karę będziesz miał, trudno. Jedziemy do Tartaku. Tak. Jak? Ja mam dojechać do Tartaku, skoro tu jest posterunek do cholery! What? W sumie nie wiem. A od drugiej strony wydaje mi się, że też w którejś z czarnych dziur byłby kolejny posterunek. No to o co tutaj kaman? A ty masz szlaban zamknięty, bo ja otwarty ciągle. Zamknięty mam. Przepraszam bardzo, ja bym chciał tylko... Oh my god, nie mogę. Czy ja wjechałem właśnie przez zamknięty u ciebie? Tak. To jakie mam podjechać tutaj, przepraszam bardzo? Jakie mam... What? Nie rozumiem. Musimy czekać, Bo jest Tartak. Kuźwa masz. To musimy się wracać. Paliwa ci nie starczy. No właśnie, to jest... To będziemy doholować. To jest kuźwa problem właśnie. A my tobie... A my nie mamy przypadkiem ze sobą jakichś tych rzeczy? Nie mamy. Nie wzięliśmy sobie tam wspomagaczy, dodatkowe koło i tak dalej? Kurczę! To chyba mogliśmy wziąć materiały do naprawy paliwo. Czyli paliwo dać komuś. Poczekaj, Max, ja podjadę pod ciebie. Znaczy ja mam jeszcze tutaj trochę paliwa, no, więc luz. Materiały do naprawy jest pusty, aha. Masz 92 litry. Ja bym skierował się do warsztatu, bo w sumie w warsztacie można O, stoję ci na miejscu? Nie. Kroki mnie naprawił, okej, fajnie. Tu mi się może naprzepa przewróci. Tak, może. Ja nie mogę nawrócić tutaj! Pomogę ci. Nie, Max, jak to się przewróci. Spokojnie. Wyluzujcie, luźna wyda, panowie. Jakby co chwycę tą naczepę i będę ją wciągał, żeby się nie przewróciła. O mój Boże, to może ja jeszcze linę swoją dam. Luźna łyda. Drzewo mi blokuje, dobra. A teraz tak, tutaj musiałbym zrobić tak. O mój Boże. Okej. I teraz... Tu! Tak! Wykręcaj!
Kręcę! Dobrze! Co się dzieje z tą przyczepą? Co z tymi kłodami się dzieje? O Jezu! Teraz na maksa! Nie! Przed, Max! Nie! O! I musimy ci pomóc. Musimy mu pomóc wstać chyba teraz. What the fuck? Umrzyj, zresp się. Czy wy możecie mnie... No, jakoś chyba będziemy musieli. Czekajcie. Dałem propozycję. Nie. Dobra. No dawaj. Ciągaj. Czekaj, tryb, dobra. No i F-ko. Daj, ja mam dobry stopień na ciebie. Nope. Nic. Nope. To spróbuj Max u mnie. Max, chcesz koło zapasować? To bardzo mi się przyda, jak leżę, no. Do tyłu i w prawo, dobra, jeszcze. Musisz używać też mocy silnika do tego. O Jezu. Wyrównuję, dam rady. I on siebie wróci zaraz. Dobra. No. I teraz tak. Pod tył podczepiasz swoją linkę i do mnie. Ja, no, F i W. O! O mój Boże, jak on skoczył. I dyferencjał, blokuj dyferencjał. Sam się zablokowałem też. Yes. Dobra, o, nice! Yes! O, mam cię! GG. Zablokowałeś się sam o drzewo, teraz wy musicie mi pomóc. Och, Jezu! Aż dostaję uszkodzenie. Uszkodzenie koła, ja pierdzielę. Jak go wymiętoliłeś. Dobra. I Max, ja mogłem kupić benzynę i tobie podwieźć. Podjechać? Mógłbyś to zrobić. To będę miał co do roboty. Dać mu kłodę. Może są alternatywne drogi gdzieś naokoło, obrzeżami, żeby faktycznie wjechać w te zakazane rejony. What the fuck, odblokowałem wam. Odblokowałeś tam samochód, fajnie. Dobra, stacja. Ja troszkę nie rozumiem. Odlej, pewnie. Odlej się. Jest taka opcja? O, jest, zatankuj, 20 litrów. Dodałem. Bierzemy jeszcze prosto. Nie. Czyli mogę to 20 litrów dać. Zawsze coś. To i tak jest bliziutko. No ja bym też sobie zmienił wóz w końcu. Co nie, ja biorę chyba tego Chevroletka w takim razie. Ja biorę na krótkie kłody i musimy przejechać to błotną przeprawę. Zaraz, tam były średnie i długie kłody, tak? Chodźmy na to przeszukać cztery krótkie kłody. Dokładnie tak. Czyli bierzemy, ja sobie biorę Chevroleta z nadwoziem skrzyniowym, czyli na trzy krótkie kłody mogę załadować. Ja biorę tego i mój może załadować dużo tych krótkich kłód. I tak sobie to zrobię. Dobra, gdzie jedziemy? Poczekaj, jakbym zrobił, wybierz miejsce. A, to jest tylko tam, lina. Tam, gdzie Chaken, ta. No dobra, to jedziemy drogą. Co? Aha, no tak, w tamte rejony, gdzie są do odkrycia te średnie kłody, tak. Mhm. Tam trzeba pojechać. Ja na krótkie wziąłem też. Tak jak no tak, krótkie. Poczekaj, gdzie jest... Jadaj mi! Muszę sobie zaznaczyć, poczekaj. Daj mi chwilę. Czy pewnie tam na gówno, tak jak Chaken tam stoi. No czekaj, no nie, bo Chaken jedzie po średnie kłody, mamy krótkie kłody, czyli musimy ewentualnie... Musimy dojechać tutaj i tutaj zboczyć na dół. Tak jak wtedy jechaliśmy. Jest problem. Myślisz... Jaki problem, Chaken? Utknąłem. No to przecież masz wyciągarkę, no. Mam wyciągarkę, ale nie wiem, gdzie się zaczepić. Myślisz, że byłoby lepiej, bo jakbyśmy za Chakenem pojechali, to też od razu mamy krótkie kłody tam. Tam są średnie kłody. Krótkie, cztery krótkie kłody. Ja mam dwa razy średnie. Cztery krótkie kłody. Przeszukaj cztery krótkie, a niżej cztery długie. Co ja mam, kuźwa, co innego? Cholera wie. Ja pojadę tam, gdzie Chaken raczej. Dobra, ja też jadę tam, gdzie Chaken. Nie, bo stanąłem przed kłodą, teraz ja nie mogę jechać. To zaczep się o drzewo i jedź. A też poczekaj. Dobra. Chociaż może jeszcze o tamto. Dam rady? Chyba dam. Maria, ja też utknąłem tutaj. Może ta ciężarówka wygląda biednie, ale ma strasznie dużo moc, jak widzę. Arabicz. Dara Rocky. Mała sosna mnie nie chce ciągnąć. Oh, fuck you. To się nie opłaca drogą jechać, bo na drodze utykasz co chwilę, a tak. Po czym jedziesz. Kurde, drzewo głupie. Dobra, nie ma to sensu. Odcinam się od drzewa. Odcinam się od drzewa. Nice. Odcinam się od natury. O.
Faktycznie, pojadę tak, sobie chyba po boczu. Daję rady, ja jakoś daję rady mimo tego. Się nie nadaje na teren! Kto tu postawił te kamienie? Daję rady. Dawaj, Max! No po boczu lepiej, no. Błotem się nie da jechać w ogóle! Okej. Powolutku. Nie, o Jezu, nie mogę się podczepić po nic. Oj, drzewka. Oh, Max. Fuck you! Ja teraz nie wiem, czy ja dobrze nawet jadę. O mój Boże. Chociaż? O-o. Pasjonujące, naprawdę. Kurde! Oh shit. Znaczy, ale zbaniłem! Co zrobiłeś? No jestem w wodzie. Aha. No to powodzenia, Rocky. No dzięki, teraz to już w ogóle. Chociaż nie, jedź. Jest, udało mi się. I znowu w błotach, Boże. Nie da się tutaj jakoś poboczem jechać, bo tutaj woda od razu. Oh my god. O mój Boże. Nie, to teraz się chyba zestakowałem. Fuck. Ja chyba też. Jaka ta gra jest dziwna. Co, no i nic, co? Nie mogę dobra, zrobić tu. Jednak pomogło. Czemu mówi mi, że mam załadować o 4 razy więcej? Głupi kamieniu. Ty mi tutaj przeszkodziłeś. Dobra, udało się. Ja nie wiem, co zrobić. Może przewozić... Mój może przewozić kłódkie kłody, ale nie mogę ich załadować. Stój. Dobra, poczekaj chwilę. Poczekaj. Mówię, poczekaj, to ty mnie ciągniesz. Kiedy? Ciągnij! Do przodu, do tyłu? Do tyłu! No jak do przodu chcesz mnie ciągnąć? No to do tyłu patrz, co się dzieje. Oh god damn it. Dobra, odczepiam. Teraz cyk. Tu. Gdzie ja mam te kłody w ogóle? Tutaj będę miał. A, tam gdzie czaken. Ta, musisz tu podjechać. No what the fuck, no! Ja nie mam jak jej ich wziąć. Tak czy siak. Może Max od przodu podjadę? Jak dasz radę oczywiście, no bo tak akurat stanę, że a tu mnie drzewo blokuje, a tu mnie błoto gdzieś wam blokuje, nie? Oj. No właśnie. Permanentnie utknąłem tutaj, nie? O stary, ja będę musiał tam w lewo jechać po te kłody. No raczej. I w tym miejscu zaciął mi się niestety materiał. Straciłem około 15 minut gameplayu, ale w skrócie niestety tych kłód nie zabraliśmy. Pojechaliśmy z powrotem do naszej bazy i pojechaliśmy od razu do punktu tartacznego. I potem wzięliśmy sobie za cel tartak do końca odcinka. Trzeba bokiem. Sam jesteś kuźwa bokiem, zobacz co ja robię. Yeah! Sam jesteś kuźwa bokiem. Dis tygodnia. Nie? Dzięki. Drzewko, pomóż mi. Dasz rady, jodem. Dobra, jestem na punkcie tartacznym. Dobra, okej. Jak tutaj załadować odpowiednio? Gdzie muszę podjechać, żeby załadować? Wjechać po prostu? Tak. Po prostu wjechać. Jakie jadę? Dobrze, wjechałem. I pokażę ci się załadowanie. I znowu tu jesteśmy i znowu noc. Tego ładunku. Należy zamontować podnośnik z wózkiem i długą przyczepę. Krótkie kłody. Haha! Woo! Yeah! No fajnie, Rocky, no super, fajnie, nie? Ciekawe, jak mam teraz wycofać. Według ciebie. jakie mam bydle. Dobra, to teraz tak, mapa. I teraz... No i teraz wracamy na główną. Tak jak jechaliśmy, wróćmy do miasta i okrętówka. Dokładnie, czyli tu. No ja okrętuję, ja cały czas jadę naokoło. Tu. I teraz mega okrężną drogą trzeba pojechać. Tu i tutaj się kierować cały czas. Dobra. Problem jest taki, że tam też jest punkt obserwacyjny, jak widzę na mapie. I to jest problem? Aha. Rogi, nie, jak już pomyliło mi się z bramką. Fuk. Jak tam będzie bramka, to ja nie wiem, jak musimy dostarczyć to drewno do tego pieprzonego tartaku, nie? O, cześć Rokisław, co tam u ciebie? Pomagam sobie. Stacja benzynowa, zatrzymam się na chwilę. Nice. Jedź! Jadę już w końcu. Jedź! Zaraz tu samo grzęźniesz. Dobra, zatankowałem pojazd, jadę dalej. Jedź! Ej, czekaj, stój chwilę. Oh my god. Dawaj. I jedź, po prostu jedź.
zaczep się gdzieś linką i po prostu jedź. Wrum, wrum. A, usunięta. Czyli jak ty się gdzieś zaczepisz, tak, to ja się nie mogę zaczepić do ciebie? Nie, nie możesz. To teraz, dawaj, to teraz dawaj, no. To teraz ja stoję. Ja. Dobra, i jazda. Jedziesz? Jedź i podciągaj mnie. Tak, i podciągaj. Tylko uważajcie, dobra, bo... Dobra, i jedź, bo tutaj, już nie podciągaj, jedź. Bo tutaj jak zanotowałem, to droga jest tak dziurawa, że łatwo się wywrócić. Nice, to jest dobry sposób, właśnie takie holowanie linką tylko, ale stałe, że nie podciąganie się tą linką. Dobra, już, odczepię. Już puść, dobra. Dobra, jaki mega czyli... konwój ma... No jedź, aaa! Tędy... Aha, dookoła. O Jezu. Rano na środku, no właśnie. Jak to dziwnie. Zostaw moje kłody. Nie, to są moje kłody. Ale moje są moje, a twoje to twoje. Oddawaj twój towar, przejmuję twój towar. Konwój. Ścigajcie się, kto przewiezie towar. Jak będzie stacja benzynowa, to idziemy na hot doga. Mogę zapłacić za paliwo? Tak. A czy pan chce jeszcze może hot doga? Zbierasz punkty, witaj, żegnaj, spierdź. Genialne. Oto, what the fuck? Co się z tymi drukami dzieje? To mój samochód, który zostawiłem. Rocky, dlaczego ty stoisz w miejscu? Patrz na te dziury. Ej, faktycznie. Ale nie, tam z tyłu. Niedaleko stacji benzynowej. Były jakieś takie... Albo błąd, albo nie wiem. Pokazuje ścieżkę, jaką on przyjechał. Co ty gadasz? Tutaj droga jest całkowicie zalana. A nie przyjedziemy w ogóle? Prawdopodobnie ja nie będę miał jak przejechać, a chociaż spróbuję. Tu tak trudno przewieźć towar. Truck entrance. No właśnie, to jest entrance typowo dla tych dostawczych. A tam nie było dla dostawczych, dlatego była... To o co chodzi? Jaki to sens? Że z drugiej strony nie. Jestem na skrzyżowaniu. Gdzie? Lewo, prawo? Lewo. Lewo, dobrze. Lewica, jedź. Ale tutaj muszę ustawić pierwszeństwo. Komu? Jakie błoto. Kurwa, a o komu? Tym... Duchom mieszkającym w tej okolicy. Mi, bo ja z tyłu jadę. Halloween się zbliża w ogóle. Halloween. Halo. Win. 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 I win. I win. I Halloween. Oh fuck. Dobra. Rocky, uważaj. I uważajcie, bo droga, tam gdzie stoję, droga jest zalana. Woohoo. Jedzie trzech z gredów. Jakich zgredów? Nie, po prostu wolniej jeżdżę. Ale w końcu epic win, po tylu godzinach mamy drewno. Bo mnie na boki bierze w ogóle. Dlatego jadę wolniej. Chyba branie w dzikich lasach tego drewna to nie jest najlepszy pomysł. No zajechałeś mi drogę, gnoju! Co to za wymijanie, halo? Robię manewr wyprzedzania, a ty mi drogę zajeżdżasz! What the fuck, co ty robisz? No zajeżdża mi drogę, no co za... Ja jadę pierwszy, ty powiem. O fuck! Jak? O, dobra, jedziemy. A, trzymał się na środku drogi. Patrzyłem mapę. I co ty, Rocky, robi? Rocky pizdą. Nie, wjechałem jednym kołem za barierę. O! No! Tartak! Tartak! Chevrolet Bizon! Tylko, że my go nie mamy odblokowanego. Musimy go odblokować. Tartak. Jesus, drewno. Ostrożność na drodze, osiągnięcie! No, Rocky, ty gnojku zajechałeś! Ej, Max! Rocky! To jest Rocky! Nie! Ja no, Rocky! Tutaj mi zaparkować! Jej, dostaliśmy punkty za rozładowanie! Znaczy, jeszcze nie rozładowaliśmy? O, ja już rozładowałem! No, dawaj, Rocky, rozładuj, bo ja też muszę tutaj jakoś to zrobić. Jak się rozładowuje? Czekaj, tu. Tak. Daliśmy radę. Tak, jest. Tyk. Daliśmy radę. Finalny. Wrzuć ładunek! Yeah! Finally. Twój pojazd nie przewozi żadnego ładunku. Jak nie przewozi ładunku, jak mam! No, no dobra. Faktycznie masz. Dobra. W każdym razie to było Mad Runners, moi drodzy. Bardzo ciekawa gierka. Polecamy serdecznie. Tak. Działa pięknie kojąco na nerwy. Pięknie kojąco na nerwy. Ale jest unikatowa. Jeżeli chcecie się poczuć niczym prawdziwy Amerykanin, to kurwa polecamy tą grę. Tylko błoto. Yeah, mate. Yeah, that's right. To na tyle, moi drodzy. Dziękuję bardzo. To było cringe'owe, ja pierdzielę. Sure, goodbye. Trzymajcie się. Hej. Tara.